9 lutego 2021 roku i ja pojechałam do pracy, Mikołaja zawiozłam do przedszkola. Bawił się tam, miał kolegów. Gdzieś koło 10 dostałam telefon. Pamiętam, że to pani z przedszkola i mówi, że Mikołaj się zakrztusił i czy mogłabym szybko przyjść, jak najszybciej przyjechać do przedszkola. Czy pani pamięta datę 9 lutego? Ta data będzie długo ze mną. Tak naprawdę wpisała się już w historię i przedszkola i w moją życiową. Wpisała się tragedią. Dobiegłam do przedszkola, było tam dużo ludzi. Pokazywali mi od wejścia, w którą stronę mam iść, gdzie leży Mikołaj. Jakby nie myślałam, że zastanę to, co zastałam. To naprawdę nie była niczyja wina, po prostu był wypadek. To była chwila. Nie ma dnia, żebym ja nie myślała o nim. Mikołaj leży na ziemi, jest reanimowany. Robił się siny. Krew mu leciała z nosa. Tak było, Misiu. Wiem, że nie lubisz, jak się o tym opowiada. Co nie? Papa! Dzieckiem takim strasznie radosnym, wesołym. Wszędzie biegał, wszędzie skakał, potrafił wyjść drzwiami, jeszcze drzwi były zamknięte, potrafił wyjść nawet oknem. No, było go pełno. Dnia na dzień wam świat się zawalił. Tak, świat się z dnia na dzień zawalił. Mikołaj miał obrzęk mózgu, kiedy go odłączono od aparatury. To były bardzo, bardzo ciężkie takie chwile. I wtedy najważniejsze było też, tak mówiliśmy, oby tylko żył, oby tylko przeżył. Bała się pani, że umrze? Wyszła do mnie pani doktor i powiedziała, proszę wezwać najbliższych i przygotować najgorsze. Także ja się nie bałam, że on umrze. Mi to zostało po prostu tak przedstawione. Wprost. I dopiero wtedy zadzwoniłam do babci Mikołaja. Powiedziała mi tylko, zadzwoń do wszystkich koleżanek, niech się zaczną modlić. Rozpoczęła się dramatyczna walka o życie 3-letniego wówczas Mikołaja. Najpierw w szpitalu w Elblągu, później w Gdańsku i dwutygodniowy bój o samodzielny oddech. Będący w śpiączce chłopiec trafił do warszawskiej kliniki Budzik. Po pół roku mama zabrała go stamtąd. Wciąż się nie poddaje. Wyszliśmy z dzieckiem bez kontaktu, z dzieckiem uznawanym za dziecko nadal będące w śpiączce. Jaki stan jest teraz Mikołaja? Stan minimalnej świadomości. A przejawia się to tym, że jesteśmy na poziomie noworodka, który płacze, a mama się musi domyśleć, jaki ma w tym momencie problem. Kiedy jedna rączka, kiedy druga i kiedy... Czy wy sobie próbujecie odpowiedzieć na pytanie, jak do tego mogło dojść? Jak to się stało? Przeczytaliśmy dokumenty prokuratorskie i tam według tych całych zeznań dopiero po pół roku dowiedzieliśmy się, jak to wszystko się wydarzyło i jak to wszystko było. Że to było przy drugim śniadaniu, dzieci jadły winogrona, jako tam, ale te winogrona nie były ani pokrojone, tylko były w całości, w kiściach, dzieci sobie odrywały.